Dzień dobry, zapraszam Cię na kolejną lekcję biologii. Na tej lekcji zająć mamy się makroelementami i mikroelementami. Z tym, że zaczniemy standardowo od przypomnienia tego, co już wiesz. A wiesz, że pierwiastki chemiczne występują w organizmach żywych w różnych ilościach i proporcjach. Wiesz też, że pierwiastki tworzą związki nieorganiczne oraz organiczne. Wiesz także wreszcie, że określono już ilości pierwiastków niezbędne do zachowania zdrowia. Natomiast tego dzisiaj się nauczysz. Mianowicie wyjaśnię, czym są makroelementy, w tym pierwiastki biogenne oraz mikroelementy i jakie jest kryterium takiego podziału pierwiastków. Wreszcie powiemy sobie, dlaczego pierwiastki biogenne, tutaj widzisz tylko ich symbole, są niezbędnymi do życia składnikami związków organicznych. A ponadto określimy sobie, jakie jest znaczenie makroelementów i wybranych mikroelementów dla prawidłowego funkcjonowania organizmów, szczególnie zaś organizmu człowieka. I w związku z tym plan lekcji przedstawia się następująco. Po krótkim wprowadzeniu omówię skład chemiczny organizmów ogólnie na tle składu chemicznego skorupy ziemskiej i wód Ziemi. Następnie przejdę do omówienia makroelementów, mikroelementów, a potem przejdziemy do omówienia węgla. To jest makroelement, ale ten pierwiastek ma dla nas szczególne znaczenie, w związku z tym poświęcimy mu specjalną część wykładu. Po analizie budowy i znaczenia węgla będziemy mogli przejść już do omówienia ciekawostki, mianowicie porozmawiamy o suplementacji magnezu. Lekcja zakończy się standardowym podsumowaniem, a zatem wyznaczyliśmy sobie zadania i bierzemy się do pracy. Przed Tobą krótka analiza składu chemicznego organizmów. Z tym, że skoro wszystkie organizmy są obiektami fizycznymi, o złożonej zresztą budowie chemicznej, warto już na początku przypomnieć lub uporządkować sobie pewne istotne informacje. Mianowicie, skoro organizmy zbudowane są z materii, to trzeba teraz przypomnieć, że materia to substancje chemiczne i ich mieszaniny. Jeśli chodzi o substancje chemiczne, to są nimi pierwiastki, a jakże, oraz związki chemiczne, czyli połączenia atomów co najmniej dwóch różnych pierwiastków wiązaniem chemicznym. Teraz, pierwiastki występujące w organizmach można podzielić na makroelementy i mikroelementy. Cały czas przewija się ten nasz główny motyw, ale przejdziemy do niego dopiero za chwilę. Natomiast teraz pozostajemy w kręgu spraw ogólnych i przypominamy, że związki chemiczne można podzielić na nieorganiczne oraz organiczne. Do tych pierwszych zaliczamy wodę oraz sole mineralne, natomiast związkami organicznymi są węglowodany, czyli sacharydy, dalej mamy lipidy, czyli tłuszczowce, białka, czyli proteiny, do tego dochodzą jeszcze kwasy nukleinowe i inne związki, na przykład witaminy. I o wymienionych w tej chwili, o tych związkach chemicznych będziemy rozmawiali na lekcjach następnych. Z tym, że teraz jeszcze trzeba pamiętać, że biologów interesują także mieszaniny substancji. Przede wszystkim są to mieszaniny ciekłe, zawierające wodę, ale nie tylko, bo taką mieszaniną przecież jest na przykład powietrze. Natomiast wracając do mieszanin ciekłych, tutaj będziemy mówili o roztworach właściwych, dalej o roztworach koloidalnych i zawiesinach. O tych sprawach porozmawiamy na lekcji następnej, kiedy będziemy mówili o wodzie i solach mineralnych. Natomiast teraz wracamy do pierwiastków i przechodzimy już do omówienia najważniejszych pierwiastków występujących w przyrodzie, najpowszechniejszych pierwiastków występujących w przyrodzie. Proszę bardzo, tutaj masz diagram kołowy, który pokazuje zasadnicze pierwiastki występujące w skorupie ziemskiej. Wyniki podajemy w procentach, a zatem jak widać mamy bardzo dużo tlenu, dużo jest krzemu, wreszcie glinu, dalej żelaza, wapnia i pozostałych pierwiastków. Jeśli teraz porównamy skład chemiczny skorupy ziemskiej, skład pierwiastkowy, ze składem pierwiastkowym wód Ziemi, okaże się, że tutaj sprawa wygląda trochę inaczej. Mianowicie wciąż jest bardzo dużo tlenu i szczerze mówiąc jest go najwięcej. W końcu składnikiem wody jest tlen. Tak samo składnikiem wody jest wodór. I tutaj mamy te dwa główne pierwiastki. Natomiast jeśli porównamy skład wód Ziemi ze składem pierwiastkowym organizmów, Okaże się, że w organizmach także jest dużo tlenu, proszę bardzo, 70%, oczywiście to są wartości średnie, przybliżone. Dalej dużo jest także wodoru, w końcu w organizmach żywych dużo jest po prostu wody. A do tego dołóżmy naszą wiedzę na temat pochodzenia organizmów i w tym momencie sprawa tego podobieństwa, oczywiście nie identyczności, tylko podobieństwa, stanie się jasna. Natomiast różnica, czyli duży udział węgla w masie organizmów żywych, nie powinien dziwić nikogo, jeśli weźmie się pod uwagę, jaka rola jest tego pierwiastka w tworzeniu związków organicznych. Będziemy o tym jeszcze mówić, teraz zaś przejdźmy już do podziału pierwiastków ważnych dla organizmów. Tak się bowiem składa, że z ponad 100 znanych pierwiastków tylko 20 kilka jest bardzo istotna dla organizmów. I te 20 kilka pierwiastków podzielono w ten sposób, że wyróżniono makroelementy oraz mikroelementy. Co to oznacza? Makroelementy to są pierwiastki, których jest, mówiąc kolokwialnie, dużo w organizmach. Ściślej mówiąc, stanowią one, każdy z osobna, co najmniej 0,01% suchej masy danego organizmu. Sucha masa to masa organizmu, z którego odparowano wodę. Używa się tutaj określenia procent suchej masy po prostu dlatego, że wtedy można porównywać różne organizmy, tym bardziej, że te organizmy mogą mieć też różną zawartość wody w ciągu swojego życia. A zatem makroelementy to tych, których jest dużo, co najmniej 0,01% każdego suchej masy. Natomiast mikroelementy siłą rzeczy to takie, które stanowią mniej niż 0,01% suchej masy organizmu. Proste? Proste. Dodam jeszcze, że kryteriów podziału na makro i mikroelementy może być więcej, ale myślę, że ten podstawowy nam powinien w tej chwili wystarczyć. I teraz kolejna sprawa. Otóż wśród tych pierwiastków, których jest dużo w organizmach, szczególną rolę pełnią pierwiastki biogenne, czyli to jest specjalny rodzaj makroelementów. Co mianowicie je wyróżnia? Są to makroelementy, które są głównymi składnikami związków organicznych. Udowodnimy sobie to już za chwilę. A zatem mamy podział podstawowy i możemy przejść teraz do omawiania poszczególnych grup. Przejdziemy teraz do omówienia makroelementów, przy czym wyróżnimy wśród nich pierwiastki biogenne, zwane krótko też biogenami. A zatem od nich właśnie zaczniemy. Otóż jest 6 pierwiastków biogennych, czyli pierwiastków, które są głównymi składnikami związków organicznych budujących wszystkie organizmy. Te 6 pierwiastków to wodór, węgiel, azot, tlen, fosfor i siarka, które pokazujemy we fragmencie układu okresowego. Dlaczego? Dlatego, że teraz nas interesują pewne ważne cechy tych pierwiastków. Otóż mają one stosunkowo małą masę atomową. To są lekkie atomy. Dalej, są to pierwiastki, które występują powszechnie na Ziemi. Ta powszechność powoduje, że są łatwo dostępne, zatem można z nich budować różnego rodzaju związki chemiczne. Różnego rodzaju dlatego, że atomy tych pierwiastków tworzą różne wiązania chemiczne. I te bardzo różne wiązania pozwalają tworzyć właśnie bardzo różne związki chemiczne. A zatem mamy tutaj do czynienia z niewielką grupą pierwiastków, które mają zupełnie podstawowe znaczenie. Tak się bowiem składa, że węgiel, wodór oraz tlen występują we wszystkich związkach organicznych charakterystycznych dla istot żywych, czyli występują w węglowodanach, lipidach, białkach i kwasach nukleinowych. Zatem dodajmy jeszcze, że na przykład tlen dla większości organizmów jest niezbędny do oddychania komórkowego. Wraz z wodorem tlen tworzy wodę, to wiesz oczywiście, natomiast z węglem dwutlenek węgla. Do tego wszystkiego mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której dwutlenek węgla jest substratem fotosyntezy i jednocześnie produktem oddychania tlenowego. Do wszystkich tych spraw będziemy wracać. Teraz zaś zauważmy, że jeżeli będziemy mieli po prostu niedobór któregoś z tych pierwiastków, to nastąpi śmierć każdego żywego organizmu. I teraz do tych trzech pierwiastków doliczmy czwarty, azot. Jest on składnikiem wszystkich, powtarzam, wszystkich białek i wszystkich kwasów nukleinowych. Do tego dołóżmy to, że jest składnikiem komórkowych przenośników energii, będziemy też o nich mówić w przyszłości. U roślin jest też składnikiem chlorofilu. Tak więc nie tylko słynny magnez, ale teraz mówimy o azocie, który jest składnikiem cząsteczki chlorofilu. I teraz te cztery pierwiastki zwykle nie stanowią problemu i łatwo je zapamiętać. Gorzej jest z fosforem i siarką. Ja swoim uczniom często mówię tak, mamy tutaj zupełnie podstawowe pierwiastki i jako postscriptum PS trzeba jeszcze dodać właśnie fosfor i siarkę. Nie jest to zbyt wyszukany sposób na zapamiętanie, ale być może Ci się przyda. A zatem fosfor, czyli składnik kwasów nukleinowych, przenośników energii, dalej lipidów błon komórkowych, składnik kości, zębów i tak dalej. Siarka jako składnik wielu białek. I niedobór tych pierwiastków powoduje zasadnicze ograniczanie procesów życiowych. Tutaj pokazujemy przykłady pogorszenia parametrów życiowych, procesów życiowych, ale w tej chwili myślę, że naprawdę nie ma co się tym specjalnie zamartwiać i zapamiętywać, kuć mówiąc krótko. Jeśli jednak masz taką potrzebę, damy Ci możliwość ściągnięcia tabeli. Podobnie będzie z tabelą, która pokazuje pozostałe makroelementy. Jest ich 5. Wapń, magnez, sód, potas i chlor, czyli razem z tamtymi 6 mamy 11 makroelementów. Tutaj pokazujemy wybrane źródła pokarmowe dla człowieka, wapnia, magnezu, sodu, potasu, chloru. I znowuż myślę, że nie ma sensu w tej chwili tego dokładnie analizować, podobnie jak znaczenia i wybranych objawów niedoboru u człowieka. Ja powiem tylko, że to znaczenie i te niedobory będą się pojawiać w przyszłości, kiedy będziemy omawiali różne funkcje życiowe lub budowę różnych elementów ciała człowieka. Natomiast, tak jak w przypadku poprzedniej tabeli, i tutaj będzie można pobrać, jeśli ktoś ma taką potrzebę, tabelę, można to wydrukować i pracowicie wkuwać, czego oczywiście nie polecamy. Natomiast chciałbym tutaj tylko zwrócić uwagę na to, że makroelementy to takie pierwiastki, na których zapotrzebowanie mamy większe niż 100 mg na dobę. I to jest inne kryterium, które pozwala wyróżnić makroelementy niż to, o którym mówiłem wcześniej, które mówi, że to są pierwiastki stanowiące 0,01% suchej masy także organizmu człowieka. Pozwolisz teraz, że przedstawię Ci wybrane mikroelementy, czyli to te pierwiastki, które stanowią mniej niż 0,01% suchej masy organizmów, a zatem nie należy oczekiwać, że będą pełniły funkcje budulcowe. Natomiast mikroelementy, które tu pokazujemy, uczestniczą w regulacji wielu czynności, wielu procesów życiowych. A zatem takimi mikroelementami są żelazo, jod, fluor, cynk, miedź, mangan czy wreszcie selen. Tutaj widzisz źródła pokarmowe. Jeśli chodzi o znaczenie i wybrane objawy niedoboru, to tu może skoncentrujmy się jednak na chwilę na tych trzech pierwszych mikroelementach. Mianowicie żelazo jest składnikiem hemoglobiny, to wie chyba każdy, a zatem niedobór żelaza oznacza anemię i osłabienie organizmu. Z kolei jod jest składnikiem hormonów tarczycy. Te hormony odpowiadają za odpowiednio wysokie tempo, ogólnie rzecz ujmując, tempo metabolizmu, przemian biochemicznych zachodzących w organizmie, a zatem niedobór jodu oznacza, że tarczyca będzie rozwijała się nadmiernie, ona się powiększy, bo będzie próbowała zrekompensować ten niedobór, czyli rozwinie się wolę. Natomiast u dzieci nastąpi zahamowanie wzrostu, dlatego że przemiany zachodzą w organizmie ze zbyt małą szybkością. Fluor teraz. Otóż jest on materiałem budulcowym kości, ale przede wszystkim szkliwa zębów. To nas w każdym razie w tej chwili interesuje. A zatem niedobór fluoru, no to problem ryzyka rozwoju próchnicy zębów. Natomiast mówiąc uczciwie, wkuwanie w tej chwili tych wszystkich informacji, tak jak w przypadku poprzednich pierwiastków, nie ma naszym zdaniem, powiedzmy sobie, większego, przynajmniej w tym momencie, sensu. Jeśli chcesz, oczywiście taką tabelę też pozwolimy Ci pobrać i możesz po prostu wkuwać. Natomiast pozostali w przyszłości dowiedzą się i rozwiną to, jakie znaczenie mają te pierwiastki dla naszego organizmu, zresztą nie tylko, a także jakie mogą pojawić się objawy niedoboru, jeśli tych pierwiastków będzie zbyt mało. I na koniec sprawa ostatnia, mianowicie mikroelementy dla człowieka to takie pierwiastki, na których zapotrzebowanie jest mniejsze niż 100 mg na dobę. To właśnie to drugie kryterium podziału pierwiastków na makro i mikroelementy, które można w praktyce zastosować. Proponuję teraz wrócić do makroelementów, a ściślej do pierwiastków biogennych, a ściślej do najważniejszego chyba pierwiastka, mianowicie do węgla. Otóż jest to pierwiastek wyjątkowy wśród, jakby to powiedzieć, wyjątkowych. Tak się bowiem składa, że węgiel wśród tych 6 nawet ważnych pierwiastków ma pewne cechy takie, które powodują, że on stanowi swoiste centrum, jakby wokół niego budowane są związki chemiczne, które tworzą organizmy, przede wszystkim wokół niego. Dlaczego węgiel jest tak wyjątkowy? Otóż jego atomy łączą się nawet z 4 innymi atomami węgla, co moglibyśmy bardzo tak powiedzmy sobie schematycznie właśnie w ten sposób zasygnalizować. Te atomy oczywiście łączą się z innymi. W każdym razie mamy tutaj połączenie aż z 4 innymi atomami węgla. Oczywiście tych połączeń, tych wiązań może być mniej, a zatem węgiel może, atom węgla może się połączyć z jednym atomem węgla, jednym innym, powiedzmy sobie z drugim i tak dalej. Spójrzmy zatem, proszę bardzo, tutaj widać, że atomy węgla łączą się wiązaniami. Zresztą tutaj tylko to są inne modele budowy cząsteczek. Co dalej? Atomy węgla łatwo tworzą liniowe łańcuchy, także rozgałęzione, a także pierścienie. Spójrzmy na tę cząsteczkę, może na moment ją sobie tutaj po prostu powiększmy. O właśnie, na razie nie będziemy wchodzić w to, jaka to jest cząsteczka, ale tu mamy pierścień utworzony przez te czarne kulki, a to są atomy węgla. Spójrzmy teraz, tutaj mamy łańcuch atomów i w tym miejscu widać, że mamy atom węgla, który od tego łańcucha, jakby to powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, odchodzi w bok. A zatem atomy węgla tworzą łańcuchy i pierścienie. I wreszcie sprawa następna. Otóż atomy węgla mogą i tak rzeczywiście robią, współtworzą grupy funkcyjne. Jeśli ktoś pamięta, to na przykład jest coś takiego jak grupa karboksylowa, COOH, będziemy do takich grup wracać. I tutaj znowuż właśnie węgiel jest bardzo, ale to bardzo ważny. A zatem tego rodzaju cechy powodują, że węgiel może stanowić szkielet konstrukcyjny, który pozwala tworzyć cząsteczki małe, ale także cząsteczki wręcz olbrzymie. Spójrzmy na jeszcze jedną sprawę, mianowicie mówiłem o tym, że węgiel tworzy wiązania z innymi atomami węgla. Tutaj chodzi o to, że pokażemy to na etanie, etenie i etynie. To są węglowodory, skądinąd bardzo proste, które w naszym organizmie nie występują. Ale chodzi o co? W etanie atomy węgla łączą się wiązaniem pojedynczym. To takie typowe wiązanie pojedyncze. Dalej, w etenie mamy podwójne wiązanie pomiędzy atomami węgla i wreszcie w etynie mamy już wiązanie potrójne. Przy czym to wiązanie pozwala atomom obracać się wokół osi, natomiast te wiązania są sztywne. Tutaj już możliwość obrotu jest zablokowana. Z tym, że w tym momencie wchodzimy w taką bardziej zaawansowaną biochemię, a to w tej chwili nie o to chodzi. Natomiast to też ma znaczenie dla tego, w jaki sposób funkcjonują cząsteczki organiczne, czyli po prostu związki węgla, większość związków węgla. I tu jeszcze pokazujemy model cząsteczki kwasu karboksylowego. On ma tutaj właśnie grupę karboksylową COOH, to jest grupa właśnie karboksylowa i tutaj widać długi łańcuch, który zbudowany jest, którego szkielet tworzą oczywiście połączone atomy węgla. A zatem, skoro mówimy o związkach węgla, mówimy o związkach organicznych. Po prostu ta nazwa wzięła się stąd, że kiedyś wykryto je w organizmach i uważano, że one tylko w organizmach mogą być syntetyzowane. Potem okazało się, że tak nie jest, no ale nazwa została. A zatem będziemy mówić o węglowodanach, to są związki organiczne, będziemy mówili o lipidach, o białkach i kwasach nukleinowych. Już o tym wspominałem, natomiast teraz wypadałoby sobie jeszcze przedstawić definicję związków organicznych. Otóż są to wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków takich jak np. tlenek węgla, dwutlenek czy też ditlenek węgla, dalej cyjanowodór oraz kwas węglowy i jego sole, węglany, wodorowęglany. A zatem węglowodory to też są związki organiczne, z tym, że biologów interesują te cztery grupy i to o nich będziemy jeszcze całkiem sporo mówić. Natomiast teraz zauważmy, że związki organiczne mogą zawierać prawie wszystkie pozostałe pierwiastki chemiczne i najczęściej jednak są to wodór, tlen i azot. I w ten sposób mamy tą pierwszą czwórkę. A potem PS, czyli fosfor i siarka i mamy pętlę, która zaprowadziła nas z powrotem do pierwiastków biogennych, czyli pierwiastków, które budują związki organiczne. Z tym, że akurat siarka występuje generalnie w białkach, natomiast fosfor to są kwasy nukleinowe, ale nie należy zapominać, że zarówno węglowodany, jak i lipidy też mogą mieć inne atomy, a nie tylko wodór, tlen i oczywiście węgiel. Pora teraz na kilka słów o magnezie. Makroelemencie, który reklamowany jest jako środek, no powiedzmy sobie, na prawie wszystko. Jest to ciekawostka, ale powiedzmy sobie to od razu. Jest to ciekawostka tak ważna, że polecam ją każdemu. Dlaczego? Wszystko po kolei. Zacznijmy od tego, że magnez jest składnikiem różnego rodzaju suplementów diety i wód mineralizowanych. Dlaczego producenci przygotowują takie produkty, często zresztą bardzo drogie? Otóż okazuje się, że reklamują je jako środek na stres, dalej jako środek na problemy z sercem, wreszcie jako środek poprawiający koncentrację i pamięć, a nawet jako środek, który zapobiega mimowolnym skurczom mięśni. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nominalnie jak najbardziej tak. Magnez jest bardzo ważnym pierwiastkiem, bardzo ważnym makroelementem, który wpływa na pracę komórek nerwowych, wpływa na pracę komórek mięśniowych, a zatem na pracę układu nerwowego, układu mięśniowego, a także mięśnia sercowego. I to są sprawy niezaprzeczalne. Mało tego, magnez wpływa na ważne procesy biochemiczne. Na przykład jest niezbędny do tego, aby zainicjować biosyntezę białek w komórkach. Tak więc niedobory magnezu rzeczywiście będą źródłem różnego rodzaju problemów. I jeszcze dodajmy, że silny stres powoduje, że tracimy magnez, on dostaje się do krwi, a potem razem z moczem na zewnątrz, a zatem współczesne życie powoduje, że nasze zapotrzebowanie na magnez jest całkiem spore. Z tym, że czy musimy kupować drogie preparaty? Określmy najpierw, jaki jest poziom wymagany suplementacji magnezu dla przeciętnego człowieka, dorosłego. Otóż przeciętny dorosły człowiek powinien dostarczyć do organizmu 320 do 400 gram magnezu przyswajalnego na dobę. Ta różnica wynika z tego, że to zależy od płci, masy ciała, a także nawet od wieku. A teraz spójrz na krótką listę, którą przygotowałem i która zawiera produkty bogate w magnez. Kasza gryczana, zwyczajna. 100 gramów zawiera aż 220 mg magnezu. Kolejna pozycja na liście. Nasiona dyni, 30 gramów to już 180 mg magnezu. Wreszcie botwina surowa, nie lubię jej, ale trzeba ją docenić. 200 gramów botwiny to 140 mg magnezu. Czekolada gorzka, 40 gramów takiej czekolady, która ma 80% ziarna kakaowego, która ma na pewno, to 90 mg magnezu. I wreszcie dwa średniej wielkości banany zawierają 65 mg magnezu. Nie kończymy listy. Otręby owsiane, zwyczajne, 30 gramów to aż 70 mg magnezu. I wreszcie orzechy włoskie, 30 gramów mają 50 mg magnezu. Mamy tutaj zatem listę produktów, krótką. W necie znajdziesz długie listy, która dowodzi, że przy odpowiednio skomponowanej diecie bardzo łatwo jest zapewnić pełną suplementację magnezu bez uciekania się do drogich preparatów, które zresztą często są bardzo sztuczne. Ja w ogóle powiem, że 100 gramów warzyw i owoców, jakichkolwiek, średnio licząc, ma od 8 do 20 mg magnezu. A zatem, jeżeli ktoś prawidłowo się odżywia, jeżeli w jego diecie warzywa i owoce stanowią istotny, ważny składnik, on będzie miał już w ogóle dużą łatwość, jeżeli chodzi o zapewnienie odpowiedniego poziomu magnezu. A ci, którzy żywią się fast foodami i jedzą bardzo monotonnie, no cóż, im chyba rzeczywiście należałoby polecić takie właśnie preparaty. Zostało nam już tylko podsumowanie, zatem krótko. Otóż spośród ponad 100 znanych pierwiastków, tylko nieco ponad 20 ma istotne znaczenie dla organizmów i dlatego nazwano je pierwiastkami niezbędnymi. Pierwiastki te podzielono na dwie grupy – makroelementy i mikroelementy. Wśród makroelementów zwracają uwagę pierwiastki biogenne – węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor i siarka. Stanowią one około 96 do 97,5% masy ciała danego organizmu. I pierwiastki biogenne warto sobie po prostu zapamiętać. Wśród makroelementów są także wapń, magnez, sód, potas i chlor. Ogólnie makroelementy nie będące pierwiastkami biogennymi stanowią od około 2,5 do prawie 4% masy ciała. Mikroelementy to na przykład żelazo i dodajmy tutaj, że żelazo w niektórych źródłach uznawane jest za makroelement. Może nie dlatego, że jest go tak bardzo dużo w organizmach, ale dlatego, że ma duże znaczenie. Natomiast wracamy do naszej wyliczanki, a zatem mikroelementem jest też na przykład jod, fluor, cynk, miedź czy też mangan. Ogólnie mikroelementy stanowią łącznie mniej niż 0,1% masy ciała, a więc jest ich bardzo mało i przypomnijmy, nie pełnią funkcji budulcowej, natomiast uczestniczą w regulacji różnych procesów, które zachodzą w organizmach. I wreszcie, związki organiczne to wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków, takich jak na przykład tlenek węgla czy dwutlenek węgla. I myślę, że to są najważniejsze zagadnienia związane z makro- i mikroelementami.